Cześć, z tej strony Combat Camera. Powracamy do Normandii, 101 powietrzno-desantowa. Pamiętacie z poprzedniego odcinka? Została zrzucona o 2 w nocy 6 czerwca w rejon miejscowości Saint-Germain i po dosyć zaciętych walkach udaje im się wyprzeć oddziały grenadierów niemieckich w głąb tego miasteczka. O, tutaj mamy mapę, w tej chwili tak to wygląda. Ten teren mamy opanowany. Zaczynaliśmy tutaj tą drogą. No i pozostały jeszcze tutaj te dwa punkty. Głównie nas interesuje Sainte-Marie-du-Mont. No i jeszcze tutaj została jakaś strefa wyjścia chyba wojsk niemieckich. W związku z tym przeznaczyłem tutaj jeden oddział zwiadowców oraz drużynę z karabinem maszynowym, żeby tutaj zrobiła krótki rekonesans i zajęła ten punkt. Mam nadzieję, że nie będzie tu większych sił i te dwa oddziały sobie poradzą, a jeżeli nie, no trzeba będzie wtedy dorzucić jakieś wsparcie. Natomiast główna oś ataku będzie przebiegała tędy i tutaj od frontu. Tutaj umieściłem działo przeciwpancerne 57 mm. Ewentualnie gdyby jednak się tu pojawiły jakieś pojazdy pancerne, bo nie wiemy, minęło trochę godzin od tamtego ataku. Być może Niemcy podciągnęli jakieś pojazdy pancerne. Oby tak nie było. Dobra, no to w takim razie cóż, zaczynamy. Mamy pierwszy kontakt. Mamy działo. Próbuję atakować. Dobra. Na razie mamy sytuację cały czas pod kontrolą. Niemiecki kontratak szybko tutaj zostaje neutralizowany. Jeden dostał. Już dwóch nawet. Zobaczmy, co tu się dzieje. No nawet jakby tu nie było żadnych jednostek. Ale może być to złudne. Puścimy naszych zwiadowców. No tu jeszcze jest duży niemiecki oddział, składający się z 8 żołnierzy, dwóch już jest wyeliminowanych. Jak straty, tutaj tylko jeden oberwał. Tutaj zaraz dojdzie do full kontaktu. Walka na bliski dystans. Kurde, duże straty. Próbujemy zrobić tutaj odważny krok, ale jeszcze walka się toczy.
Ajajajajajaj. A nie był dobry pomysł. Atakują. Tutaj doszli. O, poddał się. Dobra, ten oddział został wyeliminowany. Nie jest źle, tutaj tylko jeden oberwał. Zobaczmy jak tu. Tu też nie jest najgorzej. Tu jest niedobrze, chwilowo jakiś cały oddział jest spanikowany. Ci tu ładnie prują. Wygląda na to, jakby tu nie było nikogo. Co z naszym działem? Walić! Tu jest jakiś też niemiecki pak. Niestety zniknęli z pola widzenia, teraz są. Kurde, jeden oddział niestety cały w szoku. Wycofał się. Co z tymi? Też troszkę zszokowani. Całe siły niemieckie się tutaj skoncentrowały. Szkoda, że nie mam żadnego wsparcia artyleryjskiego. Okej, widzę, że tutaj przejęliśmy spokojnie. Możemy teraz tych tutaj puścić do pomocy. Jak tam wskaźnik morale, no ładnie Niemców pocisnęliśmy, ale u nas też straty są poważne. Kontratakują. Dobra, szybko. Szybko, chłopi. Nie wiem, czy ja ich nawet nie puszczę tutaj w tą stronę. Tylko, że tu będzie ciężko teraz przebiec tam ten dystans. I przez drogę będzie to trochę niebezpieczne. Ależ tutaj wybity cały oddział. Cały oddział niemiecki zniszczony. Się dobrze trzymają. Tu jest słabo, ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy gdzieś tutaj może się doczołgać. Może jakimś cudem się doczołgają. Zająć tutaj tą drogę. Nasze działo tutaj coś nie
się nie spisuje. Wydawało się, że będzie fajna miła strzał, ale nie. Jednak nie. Kurde, tu coś kombinuję. Już jest słabo. Musimy szybko przerzucić. Dobra, udało się. Ci widzą praktycznie wszystkich. I tak naprawdę dobrze się tu trzymają. Musimy jeszcze te dwa oddziały tutaj dać, bo tak podejrzewam, że raczej nie uda nam się tutaj tak przyszturmować skutecznie, żeby... Tu jest dwóch jeszcze. Tu jest trzech. Tu dwóch, trzeba się... Tu jest cały oddział jeszcze. Cała drużyna. Dobra, musimy wsparcie zrobić. Musimy wejść do tego budynku i otworzyć ogień do tego działa, no nie ma wyjścia. Dobra, ładnie, świeży, wypoczęty oddział, no i mamy koniec, niestety nie udało nam się tutaj dotrzeć do tego punktu, strasznie mocno tutaj Niemcy go bronili, wszystkie oddziały praktycznie się tu skupiły, dodatkowo tu mieliśmy jeszcze jakiś kościół, jakąś taką, tak, to chyba był jakiś kościół, tu jeszcze był oddział pięciu żołnierzy. Dobra, zobaczmy jak nam wyszło. Morale przeciwnika padło. Aha, jednak zwyciężyliśmy. Straty były niższe niż się spodziewano. Natomiast straty przeciwnika bardzo wysokie. No i udało nam się przejąć wszystkie punkty. Wróg po prostu poddał się, morale mu spadło i to ostatni punkt na mapie udało nam się opanować. Sprawdźmy jeszcze statystyki. Tylko dwóch żołnierzy zginęło, 20 było rannych.
jeden oficer ranny, natomiast u Niemców 5 zabitych, czyli w sumie zabitych nie było dużo, ale za to 31 żołnierzy rannych, dwóch się poddało. Udało nam się też działo tam, dwa działa skutecznie wyeliminować, no i tak się zakończyła ta bitwa. I przejdźmy sobie jeszcze tu do panela jednostek. Statystyka. O, widzę, kapitan May wciąż żyje, to mnie cieszy, ale jest ciężko ranny był. Ciężko ranny, ale mam nadzieję, że z tego się wykaraska. Ono niestety jeden akt tchórzostwa, chyba nerwy mu puściły, nie dał rady. Niemniej odznaczony purpurowym sercem. Manning jednego zabił, 3 razy akt brawury, raz tchórzył. Tu jakiś, kurde, szeregowiec Rice, o, jakiś żółtodziób, 5 razy uciekał. Nie, to praktycznie sąd wojenny. O, tu mamy tego szeregowca Fletchera, o którym wam mówiłem w poprzednim odcinku. Został odznaczony, tu ma właśnie ten, jako snajper wybitnie strzelający żołnierz. Chociaż tu akurat w statystykach, aha, chyba że one dotyczą teraz tej bitwy, nie wiem jak tam. Czy to jest suma wszystkich? Nie, to chyba jest w tej bitwie. Tu teraz jednego zabił. No, tutaj też tak. Jemu spadło troszkę morale, siła. Tutaj strasznie morale spadło. Prawie slow. Dobra, co tu mamy? Tu oddział też mocno został. Tutaj znaczniki, to na przykład to znaczy, że oddział został mocno pokiereszowany. Jego siły są poniżej, znacznie poniżej tych siły tej wyjściowej. No ale jak spojrzycie, to faktycznie 2 lekko rannych, 3 ciężko, 1 zginął. Tu coś mamy. Serce chyba tutaj, morale mogło polecieć. Sprawdźmy. No rzeczywiście, morale tutaj wszystkim poleciało i to mocno. Oddział załamany, sierżant Ferguson. Faktycznie, tutaj wszyscy w odwrocie byli. Wszyscy się wycofywali. Dobrze, że nie wpadli w ręce wroga. Tu okej. Ci też. Obsługa działa niestety w tej bitwie. Nie ma nikogo na swoim koncie. O, zwiadowcy. Ładnie. No i dobra. No i to tak to... Tak to wyglądało. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia przy następnym filmie.